kobieta i mężczyzna to najważniejsze i w gruncie rzeczy najurokliwsze, dopełniające się przeciwieństwa ze wszystkich uroków tego świata. I dlatego w ich związku raz jest dobrze, raz niedobrze. Jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. 8 października w gminie Siewierz odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów. W tym roku Złote Gody obchodziło 21 par, natomiast jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 9 par. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych. Dzisiaj jest bardzo ważna uroczystość w mieście gminie Siewierz. Obchodzimy piękne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, jak i również 60-lecia pożycia małżeńskiego. A więc to są pary, które wspólnie bardzo długo ze sobą przeżyły. To są pary, które są wzorcem dla młodego pokolenia. Przede wszystkim życzę dużo zdrowia, wielu lat wspólnego życia i jestem przekonany, że te nasze pary będą miały okazję świętować kolejne jubileusze, czego im bardzo serdecznie w imieniu władz samorządowych miasta i gminy Siewierz życzę. A więc wszelkiej pomyślności, dużo wspólnych lat dalszego życia. Oprócz medali nadanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wszyscy jubilaci otrzymali również upominki i listy gratulacyjne od burmistrza Zdzisława Banasia. Jakie to uczucie dzisiaj dostać taki medal? No na razie jestem w szoku. No przeżywam to, nawet nie myślałam, że to tak będzie, bo zaraz te lata mi się przypominają całe, no różne to były te czasy, no ale nie myślałam, że dotrwamy 50 lat. Część artystyczną uświetniły występy akordeonisty Zbigniewa Wójcika oraz zespołu Siewierzanie. Jakie macie rady dla młodych małżonków? No właśnie, żeby... Trochę tolerancji więcej. To polega, to życie to polega na zrozumieniu, żeby nie zadzierać nosa, tylko żeby jakoś iść na kompromis przede wszystkim. No, żeby iść na kompromis, żeby uległo jedno drugiemu, no bo... Jak każdy będzie nosa zadzierał, to nic z tego. No, trzeba sobie wybaczać, trzeba iść na kompromis. Tolerancyjnym być. Być tolerancyjnym, by rozumiałem. Warto słowa te.